Po raz kolejny Corolla E12. Dalsza część modyfikacji. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale panel, konsolka jest już pomalowana. Boczek jest pomalowany. Jeszcze mała polereczka, będzie dobrze. Dywaniki do wymiany, a to później. Dzisiaj się postaramy zrobić te boczki. Kupiliśmy materiał, co prawda nie taki, tamten bardziej jako ekoskóra będzie. Zobaczymy, czy tamten będzie lepszy, czy po prostu wrócimy do oryginału. No i kupione zostały felgi. Jeszcze będzie polerka, zielone zaciski. Mi się to osobiście jakoś nie podoba, no ale dziewczyna powiedziała, że dla niej są ok. Bierzemy się do roboty. Jeszcze co robimy? Wciągamy tą zaślepkę. Jeśli tutaj macie gumę, ją tak samo, to będzie jedna śrubka i to powinna być śrubka. Zwykły krzyżak po prostu. Gdzieś tutaj. Zwykły krzyżak po prostu. Ściągniemy to. Wtyczka. Jedną ręką, nie wiem, czy to tak zamontujemy. Dobra. Jedna wtyczka. Jeden panel ściągnięty. Nawet na jednym zaczepie. Boczek mamy zdemontowany. Widać, wszystko tutaj się odkleja. Jest taka niefajna pianka. Problem, co to ci polega na tym? Wszystko zrobione jest na taki, jakby to powiedzieć, na takim zgrzewie. Ten zgrzew trzeba będzie usunąć, wyciągnąć ten cały środek i później jakoś go zamontować tutaj. Mam tylko takie coś. Tutaj dobrze widać, dobrze. I później jak to podważymy, to to zejdzie. Teraz robimy tak z pozostałymi tutaj. Ok. Wszystko jest pościągane. Tutaj. Tu zaczynają się schody. Bo tutaj nie dojdziecie taką szlifiereczką. Szlifiereczką, czy jakby to nazwać. I tu użyłem takiego ostrza. Ono już jest trochę zrąbane. I tu normalnie wtedy dochodzi się z jednej strony i dochodzi się z drugiej strony. Nasz nieszczęsny boczek. Chciałem pokazać, dokładnie tak to wygląda tutaj. Strasznie to wygląda, strasznie to dziwnie. Albo wymyślili, albo ząb czasu już to po prostu. No. Dobra, będziemy musieli to ściągnąć i dokładnie usunąć te pozostałości, tą gąbkę, ale jak widać, ona
pod palcem jest schodzi. Myślę, że aceton zrobi tutaj swoje. Środka. Następnie mamy oczyszczoną gąbeczkę. Niektórzy mówią, że najlepiej jest to namoczyć, ale to niestety nie jest Volkswagen czy jakiś inny tam, że jest to typowo plastik. Plastik mamy z tej strony, z tej mamy delikatny materiał. To są takie jakby włoski, coś takiego, ja bym tego nie namaczał. Najlepiej kupić zmywacz do silikonu. Po prostu jeszcze zmywaczem do silikonu to przejechać. Ja mam tylko tutaj nitro. Zaraz sprawdzę, czy po prostu nie porozpuszcza tego plastiku, chociaż ten plastik jest dosyć twardy. No ale nic tutaj lepszego nie znajdę teraz. Tu nie ryzykuję, szampana nie piję. Spróbowałem nitro. To jest stary klej, który ja kiedyś podklejałem, ale ogólnie pianka bardzo ładnie zeszła. Widać te włosie, co powinno być. Zostawimy do wyschnięcia, niech to wszystko odparuje. A i weźmiemy się za drugi boczek. Drugi boczek domontujemy tak samo. Ściągamy osłonkę głośniczka. Wyciągamy tą zaślepkę, coś w środku, pod spodem jest jedna śruba. Tu tak samo jest jedna śruba. To do góry odpinamy dwie spinki. Wyciągamy śrubki. Ciągniemy do siebie, najlepiej od dołu. Później pchamy do góry i wyciągamy. Na filmie może nie było to widać, ale z trzema ostatnimi był cholerny problem. Nie chciał w ogóle wyjść. Nie chciały wyjść w ogóle. Trzeba było przycinać, wyrywać na hama. Szkodziła się lekko tam pianka, ale to słoneczko przyczepi się jakoś. No i taka sama sytuacja. Wszystko podpadało, podklejało się. Gąbka już sparciała. Lecimy. Okej, bierzemy się za najbardziej zniszczone boczki, czyli tylne. A, za materiał raczej. Będzie trzeba zdemontować ten boczek. Inaczej tutaj nie widzę opcji. Na pewno będzie trzeba popuścić trochę uszczelkę od drzwi. Ściągnąć fotel dolny. I zobaczymy, co będzie z oparciem. Czy wyjdzie boczkiem, czy po prostu będzie trzeba ściągnąć też fotel. Będzie kosmos tu nagrać trochę. Pokażę, o co chodzi. Łapiemy go do siebie. Tutaj. No musimy wyciągnąć w ten sposób. Tutaj, kurde, strasznie ciężko się. Jedną ręką operuję to. Ten kołek trzeba wyciągnąć i będzie szarpnąć trzeba to do siebie. Tu jest specjalne wyjście na pas. Nie powinno być problemu. No niestety. Tu są spinki, z tyłu za fotelem są spinki. Te spineczki tutaj ładnie poszły. Trzeba zdemontować kawałek tej listwy. Ściągnąć uszczelkę. Pociągnąć do siebie.
tutaj pytanie. Zrobimy tak, o. Pas dajcie na dół. I to wam wtedy wyjdzie tutaj do góry, żeby po prostu zaczepu pasów nie demontować. Najgorzej jest z fotelami. Nie chcę ich demontować. Nie ma tu miejsca nawet. O! I boczek do siebie. Pamiętajcie jeszcze zdemontować pas. Wiem, że to kiepsko widać, ale po prostu nie mam tutaj miejsca za bardzo, jakby to wam pokazać. No ale tak to wygląda. Tu są zaczepy. A tutaj jest kołek, widzę. Trzeba będzie go zdemontować i później na nowo. Spryskiwacze. Rurko od spryskiwaczy. No ale dobra. Tu mamy. Demontaż będzie taki sam. Rozcinanie i samo rozcinanie będzie tu. Będzie trzeba tą osłonkę ściągnąć. Ściągamy osłonę. Ona jest na takiej taśmie dwustronnej. Później to jak coś przykleimy na nową taśmę. No, to jest taka taśma tylko dwustronna. No, ładnie pościągamy. Będzie ta sama sytuacja. Rozwiercanie i na nowo. Mamy już przygotowane. Dlaczego z tym się nie czaiłem? Po prostu ten materiał i tak jest za długi. On powinien być dotąd. A druga rzecz jest taka, że jak tu przykleję, to i tak tu będą szły zszywki. O tak. Jedna, dwie, trzy, cztery. Kilka zszywek. Najważniejsze jest tu, żeby tutaj wszystko złapało. O, i teraz modlić się tylko, żeby klej był dobry. Materiał już doszedł. O, będzie coś takiego. Czerń z takim, nie wiem co, jaki to jest kolor. Bordo? Rzek bordo. O, teraz lepiej widać to. Nie jest jakoś bardzo gruby, że powinien się dobrze układać. Dobra, przycinamy. Jeszcze co sobie trochę odrysujemy. Markerem. Ja dam troszkę, nawet więcej. Nie wiem, jak ten materiał będzie się układał. Odnośnie materiału mam dla was pewną radę. Będziecie gdzieś kupować materiał, to idźcie do jakiegoś sklepu, bo kupując przez Allegro możecie mieć takie coś. Wszystko jest po prostu pogięte. Właśnie tak dostałem materiał. Będę go trochę naciągał. Może to jakoś się zniweluje, ale tak jak mówię, lepiej iść gdzieś kupić, żeby po prostu wam docięli jakiś kawałek i w rulonik dali. Przyłóżcie sobie z każdej strony tego materiału. Mamy tak, teraz jest ok. Łapie. Wciągam materiał. Klej.
od niego wszystko zależy tak naprawdę. Wszystko musi być tutaj usunięte. Padła bateria, także pokażę jeszcze na tylnym. Od razu mówię, że przedni idzie bardzo fajnie, a tył to jest po prostu makabra. Sami zaraz zobaczycie. Przymiarkę zrobię, wszystko pochowa, dobra. Ok, po troszeczkę. Trochę kiepskie światło tutaj jest. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ja wytnę sobie tutaj żyletką, żeby mi idealnie weszły w te dziury, co jest. Ok, jest nowy dzień. Wczoraj trzeba było odpocząć, wszystko już jest powycinane. To jest lekko rozwiercone, żeby lepiej wchodziło na stare miejsca. No jest troszeczkę takich rzeczy, co mi się nie podobają. Na przykład tutaj naciągnięcie tej skóry, ale inaczej tego nie mogę zrobić, tym bardziej, że materiał jest po prostu dziwny. Nie chcę się tak naciągać, zaraz zostają tutaj jakieś nierówności czy coś. Ok, składamy. Do złożenia potrzebujecie taką śrubkę i taką podkładkę. Po prostu najlepiej będzie pasowało w te bardziej takie rozwiercone otwory jak tu. Jeśli chodzi o mniej rozwiercone, to używamy takich śrubek, zwykłych wkręcików 16 mm. Zmiana planów. Kupcie sobie takie śrubki i takie śrubki. I podkładki. Dlatego, że gdzieniegdzie idą te, a gdzieniegdzie idą te drugie. Czego się tak dzieje? Nieraz jest większa szczelina, a nieraz tej szczeliny praktycznie nie ma. Tu już są wszystkie ze szczelinami. Jak nie ma szczeliny, trzeba go nawiercić tym drugim. Także 50 sztuk takich, 50 takich, 50 takich. Ok, jedna moja rada w tym rogu. Dokładnie. W tamtym musicie uważać, najlepiej dać dwie podkładki, bo może wam śruba wyjść na wylot, jeśli będziecie używali tej z ostrą końcówką. Poza tym dałem tutaj silikon, kapkę silikonu wszędzie, żeby to troszeczkę amortyzowało i lepiej trzymało. Już prawie etap końcowy jest. Tu jest ten kawałek wkrętu, co się przebił. Tutaj trzeba uważać. Tu niestety jest po prostu porysowane, wcześniej było porysowane, nie będę tego malował. Efekt końcowy wygląda tak.
was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada.